Minęła godzina 16, jest poniedziałek, zatem zaczynamy naszą kolejną relację z mojego warsztatu pisania powieści przygodowej o Tadeuszu Kościuszce. Dzisiaj, jak widzicie, jest ze mną pies, nasz ulubiony jamnik, ulubiony moich dzieci, a to dlatego, że pewnego dnia moja córka zwróciła się do mnie z następującym pytaniem. Tata, a czy Tadeusz Kościuszko to nie mógłby mnie mieć swojego psa? No i byłem tym zaskoczony. Nawet powiem wam, że moja córka napisała propozycję rozdziału już. I było tam bardzo ważne zdanie. A mianowicie, że pewnego razu naprzeciw Kościuszki z lasu wyszedł pies. No i właśnie, to jest ważne pytanie. Też do was. Co wy myślicie o tym? Czy Tadeusz Kościuszko w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych mógłby mieć psa? Ponieważ Kościuszko bardzo lubił zwierzęta, lubił przyrodę, lubił konie. Dlaczego nie mógłby mieć psa? Prawda? Jest to powieść przygodowa, więc nawet jeśli źródła historyczne podają, że miał kilka koni rasowych, z którymi się zaprzyjaźnił, a nie podają nic o psie, myślę, że no, moglibyśmy wprowadzić psa, ponieważ nie zakłóciłoby to w ogóle, w żadnym wypadku nie zakłóciłoby to charakteru Tadeusza Kościuszki. No i w takim razie, jeżeli byście pomogli mi odpowiedzieć na to pytanie, a proszę odpowiedzcie na to pytanie poniżej tego filmu, czy mógłby mieć psa według was? A jeśli tak, no to jakiego? No na pewno nie jamnika, prawda? Bo jamnik chyba jeszcze wtedy nie istniał. Rasa jamników zdaje się, że nie istniała. Tutaj moja córka podsunęła mi album z rasami psów. Czy to mogłyby być retrievery na przykład? Pamiętajcie, że to jest XVIII wiek, rok około 1780, tak około, a zatem które z ras psów już istniały? Tak? Retrievery, ja myślę, że do polowań wtedy już były używane. Coś w rodzaju retrieverów lub jakichś psów myśliwskich. Może coś w rodzaju owczarka, czy w ogóle jakiś rodzaj wilka udomowionego. No to też jest pytanie właśnie do was, do moich ekspertów, do moich czytelników. Zatem proszę was, pomóżcie nam zdecydować, czy Kościuszko może mieć psa w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i jaka to powinna być rasa. Czekam na wasze odpowiedzi, na wasze propozycje. A teraz już żegnam się z wami. Do jutra, do godziny 16, kiedy to będzie następna relacja z warsztatu pisarskiego, warsztatu twórczego, w którym to tworzę powieść przygodową o Tadeuszu Kościuszce, Syn Wolności, część czwarta. Do zobaczenia.